Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torgus, a Wy oglądacie kolejny odcinek z serii Zagrajmy w The Longest Journey, najdłuższa podróż w tłumaczeniu na nasz język. Znajdujemy się w rozdziale pierwszym i znajdujemy się w pokoju April. Tak, wstaliśmy, obudziliśmy się, śnił nam się koszmar, jak zapewne pamiętacie. No i April powiedziała, że musi troszkę popracować w studiu. Dowiedzieliśmy się, że studiuje na Akademii Sztuk Pięknych, zajmuje się malarstwem. No i to jest nasze pierwsze zadanie, tak? Musimy pójść troszkę popracować, bo chyba zbliża się jakaś wystawa, z tego co pamiętam. I teraz tak. W pierwszej kolejności może rozejrzymy się tutaj po pokoju. Tu jest mnóstwo elementów interaktywnych. Tylko teraz pytanie, czy was to nie zanudzi, kiedy ja będę tutaj wciskał i pojawią się komentarze April. Ogólnie niektóre komentarze są naprawdę zabawne, dlatego fajnie by było, gdybyście to wszystko wysłuchali. I to wszystko dodaje też klimatu grze, więc póki co po prostu będę naciskał na wszystko. Możecie dać mi w komentarzach po prostu, czy chcecie oczywiście słuchać tego wszystkiego. Jeżeli nie, to po prostu skupię się wtedy tylko na fabule, na tych głównych elementach tej gry. No dobra, w takim razie po kolei. To moje biurko, więc teoretycznie tutaj powinnam pracować. Moja muza chyba wyjechała na urlop, bo ostatnio miałam co najwyżej przelotne inspiracje. Martwię się o wystawę, ma być za 2 tygodnie. Oto efekt mojej dotychczasowej pracy, stos niczego. I na dodatek nie jest to nawet duży stos niczego. Tak, April tutaj niestety nie ma inspiracji, że tak powiem. I póki co żadne rysunki jej jakby nie zadowalają. Praktycznie nic tutaj jej nie wychodzi. Okej. Jest za gorąco, żeby spać pod przykryciem, a więc nie przykrywam się. Zastanawiam się, dlaczego nazywa się to podwójnym łóżkiem. Nie ma szans, żeby zmieściły się w nim 2 osoby. Co prawda, nie próbowałam. Tak, i właśnie takie żarciki czasami są tutaj w tej grze na porządku dziennym. Musiałam pożyczyć kilka plakatów z baru, bo po prostu nie stać mnie na zakup własnych. To takie przygnębiające, kiedy się nad tym głębiej zastanowić. Dostałam te plakaty z baru. Okej, okay. To jest jeszcze jakiś obraz? To moje dzieło. Ma to być portret mojego wykładowcy biologii, ale sądzę, że mógłby się nie rozpoznać. No w sumie ten obraz nie wygląda na skończony. To moje dzieło. Ma to być portret mojego... Ma to być portret, dobra. Czyli jeszcze w trakcie tworzenia, rozumiem. Dobra, w takim razie wyjrzyjmy sobie przez okno. Ładny widok, jeśli ktoś lubi cegły. Tak jest, widok mamy naprawdę cudowny. Zaraz zresztą zobaczycie go w pełnej okazałości. Co za niespodzianka. Wciąż tu jestem. Nie chciałem na ciebie klikać, tylko zerknij tam. O właśnie. Tak. Nadal nie wiem, co płynie w kanałach małej Wenecji, ale jestem pewna, że to nie może być woda. Tak, to nie wygląda zachęcająco. Ten widok. Ogólnie chyba nic nie możemy w tym momencie zrobić. Tu ogólnie mamy na przykład sznur do bielizny, możemy go zrzucić. Nic nam to nie da. Ogólnie musimy tą gumową kaczuszkę zdobyć, aczkolwiek no właśnie nie mamy nic w ekwipunku, co by nam pomogło. Ale spojrzyjmy sobie tam. Gumowa kaczuszka, beznadziejnie przywalona przez starą, zardzewiałą kratownicę. Tak. Mewa. Biedactwo, wygląda na wygłodzoną. Tak, ogólnie po tych komentarzach łatwo domyślić się, co trzeba tu tak naprawdę zrobić, kiedy już się ma odpowiednie przedmioty oczywiście. Ale po prostu trzeba o tym pamiętać, tak, że tu jest ta gumowa kaczuszka i że tu można coś z nią zrobić. Tutaj mamy jeszcze łańcuch. Nie wiem, do czego służy ten łańcuch, ale jest połączony z jakimś mechanizmem na dnie kanału. Tak, i możemy poruszać chyba tym łańcuchem. Ale jak mówiłem, nic się na razie tutaj nie zadzieje, więc wychodzimy. I teraz może zajrzymy sobie do szafy. Ta szafa jest zrobiona z drewna, a nie z tego syntetycznego śmiecia, przez który kicham i wszystko mnie swędzi. Okej. Okay. Otwórzmy szafę w takim razie. Tak, zbyt dużo tutaj nie ma do oglądania, jak widzicie. Parę bluzeczek, jakieś sukienki.
walizka, tutaj jakaś zabawka i jakieś rysunki. Okej. No dobrze, może i w mojej garderobie brakuje najmodniejszych kreacji, ale nie stać mnie na ciuchy z żurnala. Użyteczne, praktyczne i tanie. To moje motto na zakupach. Kiedy sława i bogactwo zapukają do moich drzwi, kupię garderobę wielkości transatlantyku i wypełnię ją ubraniami za milion dolców. Na razie staram się skupić na pracy. Kiedy sława i bogactwo zapukają do moich drzwi, Tak. kupię... Ta sława i bogactwo, jeszcze troszkę będziesz musiała na to poczekać. Kiedy wyprowadzałam się z domu, mogłam zabrać tylko jedną walizkę. Chciałam zabrać więcej rzeczy, ale... C'est la vie. Przynajmniej na dobre zerwałam z przeszłością. Mam nadzieję, że kiedyś wreszcie z mojej ciężkiej pracy będą jakieś pieniądze. I wtedy kupię sobie dom i wypełnię go najróżniejszymi nowymi drobiazgami. Przeszłość? Kto jej potrzebuje? Tak, dowiedzieliśmy się, że April wyprowadziła się z domu. Mieszka sobie właśnie teraz tutaj, w tym domu studenckim. I próbuje się skupić oczywiście na swojej pracy, czyli na malowaniu. To parę rysunków, które zrobiłam, będąc jeszcze dzieckiem. Nie wiem nawet, po co je tu przywiozłam. Kompletnie nic dla mnie nie znaczą. Parę bezużytecznych, starych rysunków. Okej. I tutaj mamy zabawkową małpkę. Posterunkowy Guybrush. Moja zabawka małp... zwierzątko. I lubi, kiedy mówi się do niego małpa. Tak, i tą małpkę możemy sobie podnieść. A więc to jest nasz pierwszy przedmiot, poza właśnie kartą kredytową, kartą płatniczą. Możemy sobie tutaj oczywiście też na nią Moja popatrzeć. karta kredytowa. W tej chwili jest kompletnie bezużyteczna. Na koncie mam najwyżej 2 dolary. Tak, a więc jesteśmy na razie bez grosza, ale to się zmieni niedługo. Bo oczywiście bez pieniędzy nie będziemy mogli tutaj podróżować po tym całym mieście. Jesteśmy, jak wiecie, w Wenecji, w Newport. Jeszcze w tym odcinku myślę, że zdążę wam pokazać, jak to miasto wygląda. Aczkolwiek, no troszkę jeszcze tu spędzimy, bo tam będzie długa rozmowa na dole z Fioną, ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. W takim razie lećmy jeszcze tutaj, mamy jakieś Motto mojego książki. pokolenia. Powinniśmy więcej czytać, ale życie jest za krótkie. Pogodziliśmy się z naszym analfabetyzmem. Ostatnia książka, jaką przeczytałam, nosiła tytuł Jak uwieść mężczyznę twoich marzeń. Teraz, jeśli tylko znajdę faceta godnego marzeń, będę dobrze przygotowana. Tak, niektóre komentarze są takie wprost wskazujące na to, że April ma właśnie 18 lat. Jeszcze taka troszkę nastolatka, że tak powiem, że niedawno dopiero ukończyła te 18 lat. Jeszcze buja w obłokach czasami. Okej, obraz. Podnieśmy najpierw i obejrzymy sobie go w ekwipunku. Tak. To Charlie, Emma i ja w parku Florence. Markus zrobił to zdjęcie jakiś miesiąc temu, zanim przeszły upały. I ogólnie wydaje mi się, że ten obraz nie jest nigdzie wykorzystywany w tej grze. Wszystkie przedmioty raczej się wykorzystuje, natomiast ten obraz nie wydaje mi się, żebym ja go wykorzystał gdziekolwiek przy przechodzeniu tej gry, ale głowy za to nie dam, zobaczymy. To jako taka ciekawostka, bo wydaje mi się właśnie, że tej fotografii nigdzie nie używa się tutaj w trakcie rozgrywki. No ale zobaczymy. Dobra, i tutaj mamy ostatnią rzecz, którą trzeba zebrać. To jest pamiętnik, że najpierw obejrzyjmy. Mój pamiętnik, pisz i rzuć w kąt. Nasz związek, jego i mój, jest dość burzliwy. Rozwalają mnie czasem i komentarze, naprawdę. A to jest dopiero początek gry. Tylko jak mi tej gry brakowało. Dobra, już się przymykam, bo ja za dużo mówię i potem z tego wyjdzie seria licząca 40 odcinków. Kochany pamiętniku, notatka do samej siebie. Sny o gadających drzewach i smokach nie powinny prowadzić do rozmawiania z martwymi przedmiotami w prawdziwym świecie. Więc przestań to robić. Nie, to zbyt dziwaczne. Tak, rozmowa z pamiętnikiem. Dobra, podnosimy. I od teraz, od tego momentu, nie dość, że mamy pamiętnik w naszym ekwipunku, to możemy sobie wejść w opcję. I tutaj mamy taką opcję właśnie jak pamiętnik April. I tutaj znajdują się jej jakieś wspomnienia od momentu, kiedy ukończyła 18 lat, tak? Od momentu chyba jej urodzin? Tak, niech żyje 100 lat, stuknęła mi 18, tak. Tak zaczyna się jej pamiętnik. I oczywiście tu jest trochę tych stron, więc ja tego wszystkiego czytać nie będę. Pokażę wam tutaj
ten pamiętnik. Jeżeli chcecie sobie go przeczytać, to zastopujcie sobie ten film w tym momencie. I przeczytajcie, bo naprawdę warto moim zdaniem. To wszystko jest też tak napisane z humorem, tak jakby to naprawdę pisała właśnie 18-letnia dziewczyna. Okej. A ja wam może pokrótce po prostu powiem, co tutaj się działo w tym pamiętniku, tak? W dwóch, trzech zdaniach. Chodzi tutaj głównie o to, że ona właśnie napisała, że dostała się na studia właśnie do tej Akademii Sztuk Pięknych i ogólnie uciekła z domu, ponieważ dzieciństwo właśnie miała ciężkie, April, niestety. I uciekła właśnie z domu i ona tam jeszcze opisuje chyba jakieś tam... Nie wiem, co ona tu jeszcze opisuje, czekajcie, bo już nie pamiętam w sumie tego do końca. Tak, opisuje ogólnie pierwsze wrażenia z Newport, czy nie wie, że... Znaczy, zastanawia się, czy się odnajdzie w tym miejscu, bo jest to jednak duże miasto. No i ogólnie jest niepewna tego wszystkiego. A najnowszy wpis już jest z piątku, 28 lipca, spójrzcie na rok. 2209 rok, a więc znajdujemy się w przyszłości w stosunku do tych czasów, w których my teraz aktualnie żyjemy. I to będzie widoczne później, zobaczycie różne rzeczy, o których wam się nawet nie śniło. Tak, i ten najnowszy wpis już wam przeczytam cały i ogólnie te zapiski, które ona będzie na bieżąco robić, będę wam czytać na głos, chyba że nie będziecie chcieli, to po prostu też wam będę pokazywał, żebyście sobie przeczytali. Natomiast lecimy. Jest o wiele zbyt wcześnie rano. Wolę nawet nie myśleć o tym, co śniło mi się zeszłej nocy. Chyba się naczytałam za dużo bajek. Czas zacząć śnić o chłopakach i o robieniu zakupów. No, o tym, o czym powinna śnić dziewczyna w moim wieku. Właśnie dotarło do mnie, że otwarcie wystawy prac studentów jest już za niecałe 2 tygodnie. Mój obraz, mówiąc w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest daleki od tego, żeby go można było gdziekolwiek wystawić. Nawet to za dużo powiedziane. Mam tylko puste płótno, a choć takie coś mogłoby niektórych zmylić, pewnie powiedzieliby coś w stylu co za ekspresyjne oddanie nicości, to na pewno nie oszukam tym moich nauczycieli. Tak. W takim razie czas popracować, April, skoro wystawa się zbliża. Dobra, tu wszystko już zrobiliśmy. Wychodzimy w takim razie, klikamy na lepiej drzwi. Lepiej pójdę do studia trochę popracować. Do wielkiego występu zostały tylko 2 tygodnie, a moje dzieło na wystawę jest właściwie w proszku. Myślę, że najpierw powinnam się ubrać. Tak, raczej w bieliźnie nie wyjdziemy. Więc ubieramy się i wychodzimy. Hej, maleńka! Mała, wyglądasz dziś wyjątkowo seksownie. Słuchaj, Zak, muszę lecieć i... Co jest, April? Jak życie? Tak, i tutaj jednak małe sprostowanie tego, co powiedziałem w pierwszym odcinku. Jednak nie zawsze dzieje się tak, że wypowiadamy wszystkie kwestie dialogowe. Czasami wybieramy jedną i pozostałych już nie możemy wybrać. Ale zdarza się to stosunkowo rzadko. Częściej właśnie możemy o wszystko zapytać, bez względu na kolejność. Natomiast czasami właśnie dzieje się tak, że możemy wybrać tylko jedną opcję, aczkolwiek reakcja ich jest podobna i zawsze dzieje się to samo oczywiście. No aczkolwiek tutaj mamy różne kwestie, tak? I możemy wybrać sobie, co nam aktualnie pasuje. Tak, tutaj mamy Zaka, mieszka jakby w pokoju naprzeciwko, widać, że mu się podoba April. Dobra, to odpowiemy mu... Boże, ta trójka mnie rozwala. Było całkiem fajnie, dopóki ty się nie pojawiłeś. Powiedzmy mu, że nie mamy czasu, bo śpieszymy się oczywiście. Musimy malować. Naprawdę nie mam czasu. To może umówilibyśmy się na wieczór. Kilka transów, trochę gorącego tańca. Mówiłem ci, że mam przepustkę VIP do pawilonu? Ciężko zdobyć coś takiego maleńka. Tak. Mogłoby być nieźle, ale nie dzisiaj. Mogłoby być nieźle, ale nie dzisiaj. To kiedy indziej. Tylko nie spodziewaj się, że będę na ciebie czekał wiecznie. Żadna panienka nie jest warta bólu serca. Na razie. Boże, jaki zadufany w sobie typ. Jeszcze w ogóle jego sposób bycia. Co za dupek. Co za dupek, podsumowała go. Nieźle, okej.
Tak, tutaj możemy sobie na początku spojrzymy, tak, na ten kwiatek. Organiczny plastik. Rośnie i zamienia dwutlenek węgla w tlen. Tak jak prawdziwa roślina, ale nie potrzebuje wody. To wygodne, ale niepokojące. Tak, to nie jest prawdziwa roślina. My mamy oczywiście zupełnie inny pogląd na tego typu sprawy, ale organiczny plastik. Ogólnie wydaje mi się też, że w jej pokoju znajduje się też taka sama roślinka właśnie, że Organiczny nie plastik. trzeba jej podlewać właśnie. Dobra, zabierzemy sobie listek, tak jest. On nam się przyda. Listek z organicznego plastiku. Rośnie sam, przekształca dwutlenek węgla w tlen, ale nie To potrzebuje... już było, podobne. Dobra, ten listek nam się później przyda, zdecydowanie później. Póki co o nim zapominamy. Jeszcze obejrzyjmy pokój Zaka. To pokój Zaka. Nigdy w nim nie byłam i modlę się, żeby nigdy tam nie trafić. Tak, April nie lubi Zaka. Widać to wyraźnie. Teraz tak, tu mamy jakiś bezpłatny terminal informacyjny. I ogólnie nie trzeba tego robić, nie trzeba z nim rozmawiać, patrzeć na niego, cokolwiek. Można to wszystko pominąć, ale wam pokażę. Jeżeli już wszystko pokazuję, to też. BIT. Bezpłatny informacyjny terminal. Komputer. Interfejs głosowy nie jest zainstalowany. Aby skomunikować się z bezpłatnym informacyjnym terminalem, proszę skorzystać z interfejsu dotykowego. A, dobrze. Może rozważysz naprawdę korzystne ulepszenie? Oprócz interfejsu głosowego, technologii obrazu TrueHolo i kompatybilności z Instacredit. Nie, dzięki. Skorzystam z moich dłoni. Przegapisz wspaniałą okazję, jeśli teraz ulepszysz. Czekaj, jednak zrozumiałeś. Więc masz już zainstalowany interfejs głosowy. Dlaczego miałabym płacić, żeby zainstalować kolejny? Obecny interfejs głosowy przeznaczony jest do zadań reklamowych. Jeśli skorzystasz z wyjątkowo korzystnej oferty jeszcze dzisiaj... Nie, naprawdę, ty... Ten terminal nie należy do mnie. Zanotowano. Proszę w przyszłości powstrzymywać się od komunikacji głosowej, albo twoja działalność zostanie zameldowana UOU. UOU? Urząd do spraw odpowiedniego użytkowania. Są uprawnieni do noszenia broni. Dobra, nieważne. Przepraszam. Tak, zastraszył nas terminal. Zabawne to wszystko. Dobra, pokój Charlie'ego. Apartament Charlie'ego. Jego pokój jest dwa razy większy od mojego. Ma własną łazienkę. I wielkie łóżko. Chyba lubi wygody. Szczęściarz. My nie mamy łazienki niestety. No ale April jeszcze niestety nie stać na takie luksusy. Tak, i Charlie to ogólnie jest przyjaciel April. Może zapukajmy, chociaż nie otworzy nam na pewno. Nikogo nie ma w domu. Tak, nie ma nikogo w domu. Tu jest jeszcze jakiś pokój, ale już tam nie możemy zajrzeć. Tu nigdzie dalej nie możemy iść, więc schodzimy na dół. Tak, znajdujemy się teraz w takim pokoju dziennym. Tu mamy parę rzeczy do zrobienia. W pierwszej kolejności zabierzemy sobie tutaj zapałki. No, April, mogłabyś się pospieszyć. Pudełko zapałek. Dobrze, to już wiemy, podnosimy. Spójrzmy sobie jeszcze na te zapałki. Zapałki z Fringe Cafe. Aha, to są te zapałki z baru, w którym April i Charlie pracują, ale o tym jeszcze się dowiecie później również. Tutaj mam jakiś ekran, telewizor. Wszechobecny ekran. Nie mam zamiaru udawać, że wiem jak działa, ale najwyraźniej wszystkie dane przepływają jakoś przez nasz wymiar dziurawy jak szwajcarski ser. Wiesz, głupio się czuję, kiedy o tym myślę. Okej. Tak, tu mam jakąś półkę. I tu gdzieś jest jakiś przycisk. Czekajcie, tylko właśnie... Ja nie wiem, gdzie on jest za bardzo. Chciałbym wam powiedzieć małą ciekawostkę odnośnie tego. Tylko właśnie jest problem. On gdzieś jest tutaj właśnie po prawej stronie. To nie jest wcale takie proste jego znalezienie. Nie no, tu są te półki. Nie ma żadnego przycisku. Bo kiedy naciśnie się ten przycisk, to pojawia się po prostu na tym ekranie trailer tej gry po prostu.
Tylko... Ja tego nie znajdę teraz, przepraszam was. Może jeszcze będziemy tutaj wracać oczywiście w kolejnych odcinkach, więc ja się postaram to... ogarnąć, gdzie ten przycisk się mieści, bo ja teraz nie wiem, ale na pewno gdzieś on tu był. Tak, i pojawia się wtedy zwiastun tej gry. Pierwszy zwiastun chyba ever, taki wiecie, wersja alfa, beta, nie wiem. Ale na pewno jeszcze taki z początkowej fazy produkcji, więc to jest fajny smaczek, ale no... Przykro mi, ale ja tego przycisku nie widzę, tu się powinna pojawić taka rączka gdzieś. Dobra, nie będę tracić czasu, po prostu pokażę wam to w następnym odcinku, albo jeszcze w następnym, na pewno będę o tym pamiętać. W zeszłym miesiącu Emma kupiła ten stół na Primtargu za 10 dolarów. To o 9 więcej niż jest wart. Krzesło. Okej. Kolejne wentylatory. Najwyraźniej zbudowanie skutecznej klimatyzacji przekraczało zdolności projektanta tego budynku. Okej, jeszcze spójrzmy sobie teraz na Fionę. Fiona, moja gospodyni. Jest w porządku. Tak, jest właścicielką tego miejsca. No i sobie z nią porozmawiajmy w takim razie. Poznamy trochę historii April, poznamy Fionę, no i dowiemy się paru interesujących rzeczy. Ostrzegam, że ta rozmowa będzie długa. Dzień dobry, Fiona. Dzień dobry, kochanie. Wcześniej dzisiaj wstałaś. Tak, nie mogłam spać. Dobrze się czujesz? Wyglądasz trochę blado. Dobra, powiemy jej o koszmarze. Komuś trzeba się zwierzyć, prawda? Miałam paskudny koszmar. Znowu? Nie tylko ty, kochanie. Miki obudziła mnie z krzykiem w środku nocy. Nie chciała wrócić do łóżka, dopóki nie zrobiła mi ziołowej herbatki. Miała koszmary? Najwyraźniej. Ale nie chce mi o nich opowiedzieć. Chyba się wstydzi. To niepodobne do Miki. Wiem, kochanie. Nie mów jej, że tak powiedziałam, ale nigdy wcześniej nie widziałam jej tak poruszonej. Wystraszyła mnie jak diabli. Nie wiem, dlaczego miewam te koszmary. Może to z powodu stresu. W końcu niedługo wystawa. Och tak, wystawa w Akademii. A jak przygotowania? Boże, nawet nie pytaj. Nie wiem, jak ja namaluję te obrazy. Od wieków nie miałam inspiracji. Za ciężko pracujesz. Musisz się od czasu do czasu rozerwać. Żyj! Ciesz się swoją młodością. Inspirację można znaleźć też w rozkoszach. No nie wiem, ale w twoim przypadku najwyraźniej się to sprawdza. W tej kwestii jestem ekspertem, kochanie. Zapytaj Miki. Powie ci, że palcem nie ruszam, chyba że jest to absolutnie konieczne. Okej. Nie wnikamy. I tu chyba już możemy się zapytać w dowolnej kolejności o wszystko, więc lecimy od góry. Gdzie się wszyscy podzieli? Miki jest przykuta w piwnicy. To znaczy nie jest dosłownie przykuta oczywiście, chociaż to kuszący pomysł. Czyżbyśmy zagłębiały się w twoje seksualne fantazje, Fiona? Trochę wczesna godzina, nie sądzisz? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. W każdym razie instalacja jest... Pewnie zauważyłaś, jak brałaś prysznic, co? Nie ma ciepłej wody. Miki próbuje coś na to poradzić. Brodzenie po kolana w cuchnącej wodzie to jej robota, dzięki Bogu. A co z Charlie? Wstał już? Nie, jeszcze śpi. A Emma dopiero co poszła do łóżka. Widziałam, jak wchodziła, kiedy robiłam śniadanie. Nie wiesz, z kim się teraz spotyka? Nie wiem, z jakimś gościem. Kochanie, te typki, z którymi ją widuję, jest za dobra dla tych palantów. Chciałabym, żeby chociaż raz znalazła sobie mężczyznę, który będzie ją przyzwoicie traktował. Tak, nie miała wiele szczęścia w miłości. Przyciąga do siebie drani, a jest taka śliczna. Żerują na niej, wiesz? Dranie. Próbowałam z nią o tym porozmawiać, ale Emma jest nerwowa. Nie chcę nikogo słuchać. Jest równie uparta jak ty i ja, kochanie. Na pewno da sobie radę. Jest sprytna i zaradna i nie da sobie zrobić krzywdy. Tak, swoją drogą Fiona wspomniała o prysznicu, a my oczywiście nie weszliśmy do łazienki, tylko od razu się przebraliśmy, więc spoko. Nie wolałabyś wyjść na dwór i cieszyć się ładną pogodą?
Żartujesz? Nie mam zamiaru wychodzić na dwór aż do września. Jest straszny upał. Tak, April też na to narzekała, jak tylko się przebudziła. Mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, kochanie. O co? O mój Boże, ile tego je... Nie, no dramat. Okej, okay, ogólnie te rozmowy są naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że wam się one podobają. Tu wiele jest takich smaczków, tak? W sumie nie wiem, czy to trzeba robić. Chyba nie trzeba rozmawiać na to wszystko, tak? To nie popchnie fabuły nam do przodu. Aczkolwiek dużo rzeczy tutaj się dowiadujemy, na przykład o samej April, o jej przyjacielach. Więc to jest fajne. Dlatego wam to wszystko pokażę oczywiście. Opowiedz mi o Emmie. O Emmie? Czemu? Przecież to jest twoja najlepsza przyjaciółka, kochanie. Nie wiem, czy mogłabym ci powiedzieć coś, o czym jeszcze nie wiesz. Przecież o wszystkim sobie mówicie. To prawda. Tego dnia, kiedy się spotkałyśmy, coś w nas zaiskrzyło. Tak nagle. To było dziwne, ale fajne uczucie. To tak jak ze mną i Miki. No, oprócz seksu. To całkiem spore oprócz. No, chyba tak. Emma jest szalona. No, nie tak szalona jak szalony kapelusznik, ale w jakiś taki fajny sposób. Zawsze jest dookoła niej wesoło. Emma zawsze była trochę dziwna. Właśnie, kochanie. Potrafi flirtować i chłopcy padają jej do stóp. Nic dziwnego, jest wyjątkowo śliczna. Nie muszę ci chyba tego mówić. Jestem pewna, że gdyby chciała, mogłaby zostać modelką. Ale ona jest artystką i to dobrą. Naprawdę uważam, że osiągnie sukces. Jej rzeźby już są znane. Okej. Mogłabyś mi powiedzieć coś jeszcze o Emmie? Czasami powinna być bardziej ostrożna. Lubi flirtować. A chociaż nie chce nikomu zrobić krzywdy, to niektórzy nie czują się zbyt dobrze, kiedy najpierw się ich prowokuje, a później odrzuca. Powinna się jej to powiedzieć jako najlepsza przyjaciółka. Mówiłam jej. Nie chcę słuchać. No tak, ona trochę mnie martwi, ale jest już dużą dziewczynką i potrafi o siebie zadbać. Cieszę się, że tutaj mieszka. Nie licząc ciebie i Charlie'ego, jest moją ulubioną lokatorką. Co o mnie pomyślałaś, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy? To dość osobliwe pytanie, nie sądzisz? Pomyślałam, że jesteś urocza i nadal tak sądzę, kochanie. Pamiętasz dzień, kiedy się tutaj zjawiła? Oczywiście, kochanie, to było niedawno. Nie jestem jeszcze taka całkiem zniedołężniała. To było w maju, prawda? Przysłał cię do mnie Charlie, a ty wyglądałaś na kompletnie zagubioną. To był twój pierwszy dzień w mieście, prawda? Pamiętam, że wyglądałaś jak zagubione szczenie. Szczenie? Ja? Kiedy zobaczyłam, jak wleczesz tę walizkę przez most, moje serce wyrwało się do ciebie. Cieszę się, że tutaj jesteś. W każdym innym miejscu byłabyś stracona. Jeju, fajnie wszystko sobie tak powtórzyć, przypomnieć. Po prostu mam taką teraz ochotę na granie w The Longest Journey, że sobie nawet nie wyobrażacie tego. Chyba sobie nagrałam z rzędu kilka odcinków, aż... Od dawna znasz Charlie'ego? Och, on jest jednym z naszych najstarszych lokatorów. To już prawie 3 lata, od kiedy się wprowadził. Charlie ma zawsze dobry humor i jest prawdziwym dżentelmenem. Zgadzam się z tobą. To prawdziwy dżentelmen. A w naszych czasach ciężko spotkać prawdziwego dżentelmena. To twój wierny przyjaciel, kochana. Może nawet ktoś więcej niż przyjaciel? Co masz na myśli, mówiąc, że to ktoś więcej niż przyjaciel? To nie ja powinnam o tym mówić. Może jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kiedyś zrozumiesz. Okej. Okay. A co z Zakiem Lee? Zak? Chyba obie czujemy do niego to samo, kochana. Właściwie nie jest kompletnym skurwielem. Gdyby był, szybko bym się go stąd pozbyła. To po prostu napuszony i arogancki fiut. Zgadzam się z tobą. No, może poza fiutem. Poza tym płaci swoje rachunki na czas, nie robi hałasu, trzyma się na oboczu i, co najważniejsze, boi się mnie jak cholera. Więc nie mogę go tak po prostu wyrzucić. Okej, a więc Fiona też nie przepada za Zakiem. Opowiedz mi coś o sobie, Fiona. O mnie? Nie ma o czym opowiadać. Lubię moją pracę, lubię małą Wenecję i lubię być z Miki. Jestem szczęśliwą dziewczynką. Oczywiście czasami chciałabym wrócić do Anglii i spotkać się z rodziną, ale...
Ach, to chwilowe pragnienia. Jestem bardzo zadowolona ze swojego życia w Newport. Od dawna ty i Miki jesteście razem? Jesteśmy razem z Miki od 19 roku życia. Ona wtedy była dobrze po 30. Starsza, mądrzejsza, światowa kobieta. Uważałam, że jest słodka, urocza i bardzo intrygująca. Kiedy w końcu zrozumiałam, że wcale taka nie jest, było już za późno. Zakochałam się. Dla niej porzuciłam drętwe życie brytyjskiego mieszczucha i przyjechałam tutaj. Nie była rycerzem lśniącej zbroi, o nie, ale wiedziała, jak traktować kobiety. Tworzycie wspaniałą parę. Tak sądzisz, kochanie? Tak, to pewnie prawda. A seks jest cudowny. Nigdy nie nudzą cię rozmowy o twoim pożyciu? Nigdy. A jeśli kiedyś zaczną, to proszę, zastrzel mnie. Tak, dla Fiony seks to chyba temat numer jeden. Praktycznie w każdej tutaj odpowiedzi zawsze coś wspominała na ten temat. Tak, ogólnie Miki to jest kobieta, tak, i to jest, jakby to powiedzieć, partnerka Fiony. I ja na przykład, kiedy właśnie pierwszy raz przechodziłem tę grę, nie za bardzo jeszcze te wszystkie tutaj niuanse rozumiałem, bo oczywiście miałem 7-8 lat i te rozmowy jeszcze nie wszystkie były dla mnie oczywiście jasne. I potem dopiero tak z perspektywy czasu, tak, wszystko do mnie docierało tak naprawdę. Jak sobie przechodziłem tę grę po raz drugi, trzeci, to dopiero tak naprawdę zacząłem rozumieć to wszystko, co tutaj się działo. Dobra, w takim razie kolejna tutaj kwestia do poruszenia. Mogłabyś powiedzieć mi coś o domu granicznym? To jeden z moich ulubionych tematów, kochana. A co dokładnie chciałabyś wiedzieć? O mój Boże, ile tego jest. Nie. Dobra. Nie narzekamy. Musimy przez to przebrnąć. To jest chyba jedna z dłuższych rozmów w całej tej grze, naprawdę. Tak mi się wydaje. Dlaczego postanowiłaś prowadzić pensjonat? To długa historia. Między innymi dlatego, że razem z Miki lubiłyśmy klasyczne, angielskie wiejskie gospody. Wiesz, te staromodne, podniszczone budynki, dziwaczne stare gospodynie i dziwnie sugestywne nazwy w stylu leniwy kogut. Więc dlaczego przyjechałaś tutaj, do wielkiego miasta w Ameryce? Chciałyśmy stworzyć w Newport miejsce o podobnej atmosferze. Taką przystań, którą ludzie tacy jak ty i ja mogliby nazwać domem, chociażby na krótki czas. Więc przez kilka miesięcy dyskutowałyśmy nad różnymi pomysłami. A potem postanowiłyśmy założyć pensjonat dla młodych studentów i artystów bez grosza przy duszy. Zdecydowałyście, że chcecie to zrobić w Wenecji? Wiedziałyśmy, że Wenecja to miejsce w sam raz dla nas, jeszcze zanim tu przyjechałyśmy. Ale najtrudniej było znaleźć odpowiednio tani dom. A właśnie ten budynek był osiągalny. Nie tak od razu. Podobnie jak większość budynków w Wenecji, ten był kiedyś fabryką. Ale kiedy pierwszy raz go oglądałyśmy, jakaś miejscowa firma zamierzała przerobić go na bar i klub nocny. Ale miejsce tak bardzo nam się podobało, że złożyłyśmy odwołanie do Rady Miejskiej. Gdy przedstawiłyśmy nasze plany, dali nam zgodę i obniżyli cenę budynku, pod warunkiem, że dotrzymamy obietnic odnośnie naszych lokatorów. Skąd wzięłyście nazwę Dom Graniczny? To się wręcz narzucało. Jest na granicy dwóch światów, prawda? Między Małą Wenecją a samym miastem. A poza tym wierzę, że jesteśmy na granicy między dwoma abstrakcyjnymi światami. Z jednej strony otacza nas duch i sztuka, a z drugiej spotykamy naukę i technologię. To bardzo poetyckie, Fiona. Tak, ćwiczyłam się w tym. Może i jestem mieszczuchem, ale mogę filozofować i kłócić się z najlepszymi poetami. Czy to miejsce należy do was wspólnie? Do ciebie i Miki? Tak, należy do nas wspólnie i dzielimy się obowiązkami. Miki zajmuje się utrzymaniem budynku, a ja sprawami administracyjnymi. Zajmuje się też codziennymi kontaktami z naszymi lokatorami. Na przykład decyduje, czy komuś wynająć pokój, czy nie. A i oczywiście na mnie spoczywa niemiły obowiązek wyrzucania niektórych lokatorów. Sądziłam, że to lubisz. No dobrze, czasami lubię, ale nie zawsze. To potrafi być bardzo nieprzyjemne. Dzięki za informację. Cieszę się, że mogłam ci pomóc, kochanie. Okej, a więc o domu granicznym już dowiedzieliśmy się wszystkiego. Lecimy dalej. Co możesz powiedzieć o Małej Wenecji? Nie wiem zbyt wiele o historii Wenecji.
Powinnaś zapytać kogoś, kto interesuje się lokalnymi sprawami. Wiem tylko, że wszędzie tutaj były kiedyś fabryki, a jakieś 100 lat temu zamieniono większość budynków w domy dla studentów i bezdomnych. No i z pewnością jest to miłe miejsce. Przyjaźni ludzie, liberalne poglądy, świetne sklepy z ubraniami, sama doskonałość. Jeśli pominąć przeraźliwe wonie unoszące się w lecie z kanałów. O Boże. Jaka jest historia mojego pokoju? Twojego pokoju? To zwykły pokoik. Niewiele większy od dużej szafy, prawdę mówiąc. Nie jest taki mały. To jeden z naszych najmniejszych pokoi, ale jest tani i znajduje się na miłym piętrze. Mam nadzieję, że ci się tam podoba. Lubię ten pokój. Jest wygodny, a z okna rozpościera się... ciekawy. Ciekawy. Miło to słyszeć, kochanie. A jeśli chodzi o jego historię... Obawiam się, że nie kryje żadnych niewyjaśnionych śmierci ani ukrytych skarbów. Służył za mieszkanie wielu niezamożnym studentom. Oj, April, April, chciałaś być miła po prostu. Podoba ci się Newport? Miasto? Przez większość czasu nie ruszam się z małej Wenecji i łatwo zapomnieć, że jesteśmy tylko malutkim skrawkiem w środku betonowej dżungli. Ale czy mi się podoba? Newport jest jednym z wielkich miast naszego wieku. Możesz je lubić albo nie, ale nie możesz się z tym nie zgodzić. A jak jest w twoim przypadku? Lubisz je czy nie? Jeszcze się nie zdecydowałam, kochanie. Zapytaj mnie za 15 lat, może wtedy będę znała odpowiedź. W tej chwili nie mam innych pytań. Jeśli będziesz chciała coś jeszcze wiedzieć, nie wahaj się zapytać. Lepiej niż pójdę. Do akademii? Tak. Nie ma już zajęć w tym semestrze, ale do następnego czwartku muszę skończyć obrazy. I po co się tak męczyć? Powodzenia. Tylko nie pracuj za ciężko, dobrze? Okej, okay, będziemy ciężko pracować, bo nie mamy nic praktycznie, a wystawa tuż, tuż. No nic, dobra. Za nami długa rozmowa z Fioną, dowiedzieliśmy się paru rzeczy o tym miejscu, o Charlim, o Emmie, o samej April, jak pierwszy raz się zjawiła w tym miejscu. To było naprawdę fajne. I ogólnie bardzo lubię tę postać. Fiona jest bardzo fajną postacią w tej grze, aczkolwiek no... dużej roli w tej historii tutaj nie odgrywa, ale no naprawdę fajna postać. Dobra, teraz jeszcze póki jesteśmy w tym miejscu, to zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą, która jest tutaj do zrobienia. Spojrzymy sobie na tablicę informacyjną. Okej. Okay. Licz się z innymi. Przycisz muzykę po 23. Fiona. Tak, ciekawe czy wszyscy się stosują do tego przepisu. San Francisco. Chciałabym kiedyś tam pojechać. Wkrótce, mam nadzieję. Noc z pizzą i filmem. Poniedziałek, 31 lipca. Bios. Bio co? Coroczna letnia zadyma we Fringe Cafe. Piątek, 4 sierpnia, 20. Darmowe jedzenie. Występ Rayona Della. Maskarada Arlekinów, zespół Dopadacze. Bilety do kupienia przy barze. Tylko 10 dolców. Rozpuść wici. Patrz, to małpka. Okej. Okay. Przepraszam, ale napakowani, spoceni goryle nie podniecają mnie. Wolę kujonów. Spoko. Preferencje April poznaliśmy, jeśli chodzi o facetów. Dobra, i tutaj mamy jedyną karteczkę, którą możemy zabrać ze sobą. Więc podnosimy różową kartkę i przeczytamy ją sobie w ekwipunku. Znalazłam złoty pierścionek pod sofą w salonie. Jeśli to naprawdę twój, daj mi znać. Fiona. Kilka tygodni temu zgubiłam złoty pierścionek. Mam nadzieję, że to ten. Spytam Fionę. Tak. Mamy taki sygnał, że jakby poznaliśmy jakąś ważną informację. I ten pierścionek nam się przyda. Właśnie tutaj niedaleko zaraz. I teraz, żeby zdobyć ten pierścionek, musimy użyć tej kartki na Fionie i porozmawiać w ten sposób z nią o tym pierścionku. I spróbować go odzyskać. Zauważyłam tę notatkę na tablicy. Myślę, że to mój pierścionek. Przepraszam, że cię o to proszę, ale mogłabyś go opisać? Jasne. Jest na nim napisane słodka szesnastka. Dał mi go mój tato. To były chyba jedyne moje urodziny, o których pamiętał. A przynajmniej jedyne, na które dostałam prezent. Tak, to ten. Znalazłam go pod kanapą, kiedy odkurzałam. Proszę, kochanie.
Dzięki. Nie jest szczególnie cenny, ale ma dla mnie pewną wartość sentymentalną. To bardzo ładny pierścionek. Tak. Tato nie dał mi nigdy nic ładnego. Ani wcześniej, ani później. Musiał tamtego dnia wygrać w pokera, czy coś takiego. Wiesz, co mnie dziwi? Jest draniem i traktował mnie jak śmiecia, ale nie nienawidzę go. Szkoda mi go. Dlaczego? Bo nie wie, co to znaczy miłość. Nie potrafi kochać nikogo ani niczego. I dlatego jest i będzie nieszczęśliwy każdego dnia, aż do śmierci. Boże, cieszę się, że to już za mną. Mam nadzieję, że już nigdy go nie zobaczę. Nie, powiem inaczej. Postanowiłam, że już go nie zobaczę. Nigdy. Tak, widać tutaj, że głównym winowajcą tego wszystkiego, tego dlaczego April w ogóle uciekła z domu, był właśnie ojciec. Tam mama nie miała z tym nic wspólnego. Chociaż no pewnie też tam bała się trochę i była podporządkowana tak woli męża. No nie wiem, nieważne, nie będę się już na tym rozwodzić. W takim razie jeszcze sobie obejrzymy ten pierścionek w ekwipunku. Tato dał mi ten złoty pierścionek na 16 urodziny. Tak, przy okazji zdobyliśmy też pineskę, wtedy kiedy zdejmowaliśmy oczywiście tą karteczkę różową. Pineska. Póki jeszcze pamiętam, to możemy sobie przybliżyć tutaj tą zabawkę. Posterunkowy Guybrush. To przedziwne połączenie człowieka, małpy i muzykanta, a poza tym oczywiście jest policjantem. Tak, możemy sobie też nakręcić tę zabawkę. Ej, ty! Ej, ty! Ręce do góry! Wstań w rozkroku! Bądź w małpi, małpi! Może i zajmujące, ale denerwujące jak diabł. Chyba go wyłączę. To fakt. Mnie też denerwuje ten odgłos. Ale w sumie zabawne, że April właśnie wzięła tę zabawkę ze sobą. Spośród wszystkich rzeczy, jakie mogła wziąć z domu, to akurat tę zabawkę wzięła. Dobra, teraz tak. To przyznam wam się szczerze, na to wpadłem za pierwszym razem, grając w tę grę, przypadkiem. Bo to nie jest wcale oczywiste, że tutaj można to oko wyjąć. Oko wypadło. Biedny posterunkowy Guybrush. Tak, i w późniejszej fazie gry to oko nam się przyda, dlatego ważne jest, żeby to właśnie zrobić. Ale muszę na razie pożyczyć twoje oko. Żeby to zrobić i to oko zabrać ze sobą. Ja pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy przechodziłem tę grę, naprawdę tutaj dużo czasu spędziłem, bo naprawdę nie wiedziałem w ogóle, że można przybliżyć sobie czasami przedmioty, tak? A tym bardziej, że można jeszcze z jednego przedmiotu wydobyć kolejny przedmiot. To już w ogóle była abstrakcja dla mnie. Więc tutaj spędziłem dużo czasu. Natomiast już teraz o tym pamiętam, więc mamy to oko, które nam się przyda później. Dobra, i myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Jednak wam nie pokażę jeszcze miasta Newport. Tak jak mówiłem na początku odcinka, jednak ta rozmowa z Fioną zabrała zdecydowanie zbyt dużo czasu, więc pokażę to miasto już w następnym odcinku na 100%. W tym odcinku to już na tyle. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!